tym spotkaniu. To tak miał być? Tak, no problemem jest to, że ja jestem... To nie jest problem, ale problem jest to, że co pół roku budujemy zespół. Przyjechaliśmy dzisiaj bez bramkarza rezerwowego, no na poziomie czwartej ligi, przyznam szczerze, w wielu klubach byłem na różnych poziomach. Pierwszy raz się spotkałem z tym. Przyjechaliśmy z jednym bramkarzem. Mamy w klubie trzech. Musieliśmy się otworzyć, bo graliśmy z wiatrem. Szukaliśmy uderzeń. Taki był ten moment przełomowy, gdzie Damc uderzył z 35 metrów chyba w słupek. To był ten moment przełomowy. Cóż mogę powiedzieć? Moi zawodnicy nie są jeszcze przygotowani do tego sezonu. To samo mieliśmy problem. Dochodzili do nas na jesień. Dojdziemy dopiero meczami. Musimy ciułać punkty. Cieszę się bardzo, może to zabrzmi troszeczkę jakby przekornie, że przegraliśmy to tylko 2-0. Bo w pierwszej połowie były dwie sytuacje, trzy nawet może Gryfnią, miał, gdzie ten mecz troszeczkę był wyrównany, ale mieli. My nie mieliśmy żadnej. W drugiej połowie wpuściłem dwóch młodych zawodników, których wzięliśmy z Bałtyku i z Gdańska. I widać, że oni jeszcze nigdy na takim poziomie nie grali i jak na razie nie wiedzą, o co chodzi, to czasu kolejne. A zawodnicy starsi, którzy w czwartej lidze trenują raz w tygodniu, ja się na to muszę godzić, nie mamy żadnych szans. Nie mamy, jeżeli ktoś przychodzi raz w tygodniu lub bramkarza widzę tego, który dzisiaj bronił przez 3 miesiące, 3 razy, od grudnia go widzę 3 razy, bo studiuje, bo pracuje, no to nie ukrywajmy, no to jak mój kolega serdeczny z Krakowa mówi, jaka taktyka, jakie treningi, zrób grilla i niech sobie grają. Jeżeli ktoś przychodzi raz na 2 tygodnie lub na 3 na jeden trening i tutaj tacy zawodnicy grali, było widać, no to proszę pana, tu nie ma żadnej mowy o jakiejś pracy. Dzisiaj dużo juniorów nie było, bo ja korzystam z juniorów. Z różnych powodów ich nie było, którzy jakąś taką jakość mają, nawet tutaj graliśmy, to było też widać w meczach juniorów. No przed nami dużo pracy. Uwielbiam zespoły wybiegane, jest to najsłabszy zespół, jaki prowadzę, który jest niewybiegany kompletnie. Ja biorę odpowiedzialność za to, bo ja ich przygotowywałem, no ale tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie kogoś przygotować, kto nie chodzi na treningi. Musimy nimi grać. To jest mój problem bardzo olbrzymi. Ten awans był zaplanowany, jak przeszedłem na 3 lata, tylko całkiem inni ludzie mieli tu być. Ci, co byli, co zrobili awans, to jakby zagrali fair, powiedzieli, że nie dadzą rady. No i tyle. Z tym się borykam. To jest bardzo bolesne, jako były trener zawodowy, jako trener, ja tylko żyję w ogóle z trenerki, nic innego nie robię w życiu, całe życie. I grałem, no to dla mnie jest to bardzo bolesne. I muszę to przegrać i to jest najgorsze, bo tutaj zazdroszczę, wolę młodych wybieganych, niż kogoś, kto, jemu się wydaje, że grał w Miedzi Legnica i że on jeszcze jest dobry, nie? Nie jest dobry, bo jest ze mną na 6. czy na 5. poziomie. Nie jest dobry. Dziękuję.